Siemka, w dzisiejszym odcinku to puścimy sobie samica barana francuskiego szarą. Tam co wczoraj sobie zakupiłem. Jak widać, jest to ona tutaj. I zależy, jak szybko samiec ją pokryje, to podamy jeszcze królikom klika. Tutaj, jak widać, podamy królikom jabłka. Zależy. No ale te owoce i warzywa. Dzisiaj w ogóle mój tata rano był tutaj w hodowli, dał królikom jeść i ta samica go ugryzła, więc też się baczę za młodymi, ale dobra, zamkniemy, bo ona coś jest agresywna naprawdę. Dobra, i no i co? Zapuszczamy sobie samicę. Jeszcze dzisiaj zapraszam na lewo o 19:30. No widać, samczyk ładny. Niebieski oczywiście. Dobra. Jeszcze muszę po pasze za chwilę jechać. No, ustaw się tak, żeby... Nie lubię królików chytać prawą ręką, bo ja jestem praworęczny i po prostu... lewą ręką to mi ciężko wszystko. Jak widać, sam już pierwszy raz pokrył. No trochę samica się boi, ale zamkniemy. Tu jest cały bok. Zamówiłem dzisiaj akcesoria na futerkowo. Do każdej klatki nowe karmidła i nowe wszystko poidła. I plus do tej kupiłem akcesoria. No, samczyk. No, dawaj, bo film leci, a ty tu się zabawiasz. Dawaj. Samczyk, jak widać. Raz już pokrył. Właściciel mówi, że ona ma straszną ruję. Jak widać, szybko. Powiem wam tyle, czym dłużej samiec tak kryje ją, znaczy tak przy niej, tak jak ją już pokrył, tak leży, tym lepiej. Znaczy tak słyszałem, ale nie wiem, czy taka prawda, czy nie. No jeszcze najlepiej było, jakby raz pokrył ją. Będę miał pewność, bo trzy razy, no to już powinna być kotna. No, sami, myślę, że młode będą wspaniałe. Myślę, ona będzie pierwiastką. No. Pisaliście, że dość fajna samiczka. Coś tam patrzy do góry. Tam to drapie. A na ten paśnik, kurde. A, i akcesoria niestety wam nie sprzedam, ponieważ... Były jej właściciel, czyli kolega mojego taty, powiedział, że on kupi to sobie te akcesoria, ale za to mi dwa worki, gdzieś takie, marchewek i chyba w jednym jest trochę jeszcze buraków cukrowych. No, on powiedział, że mi za te akcesoria da, tylko paśniki, paśniku mu, bo tutaj jest urwane, jednego chyba mu dam, nie wiem ile, bo zamówiłem cztery. Nie wiem, czy w tej klatce chyba mu jeden tylko paśnik dam, bo kupiłem jeden taki duży, karmidło duże dla młodych samicy. I powinno być wszystko ok. Jeszcze chcę kupić nowego, jeszcze jednego samca barana, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie do tej białej samicy. Jak nie, to ją sprzedam. Tą białą tutaj, jak widać, ja ją sobie sprzedam i kupię sobie jakąś inną samicę barana, tylko nie ma tutaj nigdzie blisko. No jak widać, drugi raz pokrył, trzeci raz już pokrył. Samica, jak widać, stoi, więc samcowi jest lepiej. Czym ją pokryję, tym... No teraz nie wiem, jak wam to powiedzieć, no ale pokrył ją już trzy razy. Już widać troszeczkę ta klatka poobgryzana jest po bokach, ale to jak królik, on gryzie.
nie ma, nie będę tutaj żadnych kątówek, takie kątówki montował, ponieważ króliki lubią sobie pogryźć takie drewno. Jak widać, klatka, o, ja już mam ją prawie rok. Rok temu w lato ją kupiłem. Potem zrobiłem tą. A nie, przed tym miałem jeszcze taką starą. Z starszego odcinku z Młody Króliku możecie ją zobaczyć. Potem kupiłem tą. Zrobiłem tą. Tą kupiłem i tą zrobiłem. Więc klatki są wolne. Nie ma na razie co robić klatek. Na lato będę robił klatkę na tam całą ścianę. Z tego co tak liczyłem. Ale tu jeszcze od mojego taty kolega mam przyjechać i będzie to mierzył wszystko. Bo to wszystko będzie tutaj remontowane. Widać pajęczyny już w ogóle. To wszystko będzie remontowane, tinkowane, murowane. Tych drzwi tam z tyłu nie będzie. No i wszystko będzie wyrównane fajnie. No, jeszcze raz jakbyś tak pokrył, to by było, bym miał pewność. Bo trzy razy, no to... No. Pokryj i wyciągamy ci damę. Jej siostra nie dała, nie chciała się aż tak pokryć. Ona miała aż taką silną ruję, że aż piszczała. I aż futro darła, aż taką miała ruję. Tu na tym, tutaj w tej klatce jeszcze nie posprzątałem. Jutro się tym zajmę, jak będę wszystkich klatkę sprzątać. Patrzcie, ile ona darła, nie? Patrzcie. Tyle, to nawet sami co, moja nie nadarła, jak była kotna. O. Wszystko. Fajne takie futerka, co wam powiem. Miękkie. O, pokryją, słyszałem, pokrył. Czyli 4 razy, czyli no, chyba wyciągamy. Sanczyk, proszę ciebie o... kurde. Proszę ciebie o przesunięcie się. Ty już wszystko zrobiłeś, co miałeś. No, ty się pożegnaj z kolegą. Kurde, to samica taka dzika jest trochę. No i co, samica dopuszczona. Wodę muszę jej dać. Sam jest ma. Dobra. Nie wiem, czy tutaj w konewce coś mi zostało jeszcze. Coś jest. Dam jej wody i będziemy kończyć. Młode, mam wam tyle, że już powoli wychodzą z gniazda. Już tak, powiem wam, żeby wam to powiedzieć. No, no już tak wygrzebują z tego gniazda się. Dobra, to już będzie tyle w tym odcinku, ja sobie to zrobię poza odcinkiem, więc łapkujcie, subskrybujcie mu kanał. No i jak widać, sami pokrył, sami co szybko, zapraszam dzisiaj na lewo, 19:30. No i to tyle, trzymajcie się, cześć, piona.